Łokcie i kolana są fajne, a dzisiaj nie będziemy ich używać. Cały dzień nie możemy zginać naszych kończyn. Jak na razie jak stoimy, to nie jest w ogóle ciężkie, ale mamy zaplanowane ci parę aktywności, które mogą nam to utrudnić. Zapomniałem się z piżamy przebrać. Musimy się rozruszać na dzisiejszy dzień. Ja chciałem tylko powiedzieć, że się przygotowałem na to i mogę sobie normalnie tak wysunąć bucika, a później go w razie czego założyć. Teraz nogę. Zgiąłeś nogę. Zgiąłeś nogę. Artyk odpada z dzisiejszego odcinka. Patryk się zestresował. Spokojnie, nie odpadamy, po prostu kto najwięcej razy zegnie nogę, tym wymyślimy jakąś karę. Więc oglądajcie widzowie do końca, żeby zobaczyć jaką karę ktoś wykona i kto wykona. Ania, I feel you. To tylko pomyśl. Ej, bez kitu. Jestem gotowa na trening, zaczynamy? Robimy pajacyki, ale nie zginamy nóżek. To wszyscy. Boli to. Raz, dwa. Raz, dwa. Bardzo ładnie, nie zginamy rączek. Boli! Rozgrzewamy łokcie teraz. Nie. Ale chciał raz. Ale mnie bardzo boli tu. A mnie zgięcia. No, czujesz mi? Zgięłem rękę. Grzejemy plecki. To się przyda do wiązania butów dzisiejszych. A nie daje rady, można sobie uklęknąć. Boli. Przecież nie możemy. A Jezus, Julita. Przecież nie możemy. Nie na tym polega. I do góry, i do góry. Można się tak samo teraz wyprowadzić, zrobić przysiad. Bardzo śmieszne. Zdjęłam! Łapnie! Zdjęłam! Ej, strasznie śmierdzi. Ej, Oliwier, przestań pierdzieć! Dawaj, kurde! Poszkodowana dzisiaj! Nie chciałem! Ja miałam wszystkie kończyny naraz ogólnie, masz minus punkt! Przepraszam! Dętka! Nie odsypaj się! Ale stopy i nadgarstki. Zdjęła kolano! Julita, masz już minus 3 punkty. 3? Przed chwilą wszystkie 3 naraz zdjęła. No bo też na mnie upadł. Czy my możemy już nie robić ze mnie ofiary w tym odcinku? Mocniej, mocniej. Mów jak boli, mów jak boli. Nie, przestań bić Julitę. Przepraszam. Odejdź ode mnie. Ja potrzebuję jechać do apteki, ja się gipsuję. Nie zegnę ręki ani nogi już więcej. Tylko raz mi się to skończyło. Pomocy. Po tych twoich uderzeniach to ja potrzebuję po gips jechać. Julita, patrz! Ale nie musisz teraz siadać, możesz z góry po prostu spuszczać. Tak, z góry. A weź się podetrzyj teraz. Zrobiłem to za ciebie, żebyś nie musiała tego robić na odcinku. Ej, też mnie zaswadziało czoło teraz. Czekajcie, widzowie, wy mnie podrobicie. Ej, a mamy łyżkę do butów? Ej, zgięłam, przepraszam. Nie. Dziękuję bardzo za pomoc. Czy już mam dwa zgięcia? Bartek, wsadzisz palec pomiędzy moimi piętami. Ja mogę pociągnąć za tego, ty ciągniesz. Zgięłem łokieć drugi raz. O nie, zgięłam. Patrzę kostka. A czemu nie chcesz wsadzić paluszka sam? Bo się obetrze cały. Co ty się stało? Jest dobrze. Ty kurwa. Tu przeskoczyłam przez to. Potem się idziesz mi pomóc? Dobra, tak w sumie też można chodzić w bluzie. Patrz. Już się zdałem. Ej, zgiął znowu? Nie, już zdjąłem. Ej, jak się wstaje? Tak, tak, tak. Oli, zrobisz tak? Jak coś tam po prostu... O! Kochani, ja na chwilę znikam. Dzisiaj nie spędzam całą noc przez ból zęba, jedę do dentysty. Miałem to zrobić u dentysty, ale nie mogę jechać do tego co zawsze. Jadę do nowego, więc nie chcę tam robić giga cringe'u. Więc oby wszystko było dobrze z ząbkiem. Zobaczmy, czy uda nam się w ogóle wejść do samochodu i pokonać schody na początku. Ej, a w razie czego podjedziemy do szpitala? Zgiąłem. Wy też się czujecie jak pingwiny? Czuję się jak debil. Ja ogólnie mam już 3 zgięcia. Ja też mam 3. O nie. Dobra, widzowie, robimy wyjątek. I w autach, żeby było bezpiecznie, możemy zginąć, ale tylko kolana. A. Zgięłaś. 7 zgięcie, no co ja? Mam ciągle wyprostowane. O, udało się. Ej, dobra, bezpieczeństwo. Przede wszystkim udało nam się zapiąć pasy. Ja będę się tak trzymała całą drogę.
Co się dzieje z tyłu? Idziemy po Twistera i coś zjeść. Jak oni wyglądają słodko? Idziemy do apteki teraz, ja potrzebuję gipsu. Chciałem powiedzieć, że już bardzo odczuwam to, że cały czas mam wyprostowane łokcie. Nie wiem, czy to jest zdrowe, więc widzowie, nie róbcie tego, co my. Tak, tu karetka idzie za nami całe zaplecze. Dzień dobry, chciałbym kupić gips. Aż to powiedział, jakbyś chciał, nie mógł. Dzień dobry, chciałbym kupić gips. Poproszę. Gips. Uciekamy od niego. Jakie takie słodkie, zadzwoniliśmy z Bartkiem do siebie w tym samym momencie. Chcę kobietę. Chcesz się przytulić? Nie, nie potrzebuję nikogo. Chodźcie, jak Twister. Strasznie chciał Hot Wheelsy sobie kupić. Z takim torem super. Co? Hot Wheelsy z takim Pytał. Torem. Ej, kupić ci Hot Wheelsy z takim torem. Ej, Bartek ma kartę klienta w smyku. Kartę stałego klienta. Słuchajcie, jesteśmy już po zakupie Twistera, a ja kupiłem jeszcze dziewczynom po takim czymś. O, proszę, ty jesteś niebieska, dlatego masz tego, a ty jesteś różowa, dlatego masz tego. No, o nie, nie zdropałem ceny. Ja chyba zacznę jeszcze mówić podwójnie. Ej, wiecie co? Ja chyba zacznę jeszcze mówić podwójnie. Nie napowaliło cię? Dobra Julitka, kamień, papier. Kto z nas będzie tak mówił. 3, 4. 3, 4. Ty tak mówisz do końca. Dobra, przez następną godzinę i start teraz. Pomoże. Wiecie co? Ja po prostu nie będę nic mówić. Moja Julitka, podstawię ci krzesełko. Zgięłam kolano. Słyszałem za pierwszym razem, czemu mówisz 4? Kolana mi się udało mnie zgiąć, a łokieć zgięłam. To jest jakaś paranoja. Stara, jeszcze mówię podwójnie. Sama sobie to zrobiłaś. Tak, można. Julitka, chcesz zacząć dla pana zamówienie? Szarma z krążkami cebulowymi. Ale dwa bierzesz aż? Powiedziałem naszemu operatorowi Kacprowi, żeby poszedł przyłapać Oliwiera na oszukiwaniu, przy sraniu. Zgiąłeś. Stary, ale jaki wstyd w ogóle. Wyobraź to sobie, idziesz do kibla człowieku w galerii, idzie przed tobą tak gościu i normalnie facet mi drzwi otwierał wszędzie. Ale podtarłem się, nie zginając ręki. To mi się udało, więc zgiąłem 3 razy. Będzie to dorsz? O, hej, roj! Można! Kolana pięty. Czyli teraz muszę zaśpiewać to 4 razy. I teraz muszę zaśpiewać to 4 razy. Kolana pięty. Hej, Julita, ogólnie bardzo jakieś ramion. Oczy, usta, no i nos. Głowa, ramiona, kolana pięty. Kola, wiecie, kolana pięty. Odkryłem dobry sposób. Jak wstaniesz, to jest łatwiej. I bardzo, no, mi bardzo ładnie idzie jedzonko. Ja już wiełam, mam 9. Teraz ty mi troszkę nakarmisz. Bardzo super. Niech pan pójdzie sobie. Tak, dużo sosu. Ej, mega romantyczne to jest w ogóle, chciałem powiedzieć. Jak wam się podoba? Bardzo dobre. To z nami jest nie w porządku. Zagrałeś to? Dobrze ci idzie, Kasper. Będziesz super tato. Widzowie, skończyliśmy jedzenie, mamy kryzys. Tragiczne to jest. Nie spodziewaliśmy się, że będą aż tak bolały te stawy. Ej, czy to jest zgięta ręka, Hania? Kurde! Czekajmy na Hanie! Czekajcie! Jaki czwartuszek mały. Słuchajcie, podbija do mnie typ. Ej, czemu wy tak chodzicie? Jak powaleńcy jakieś. Lecimy do domu robić kolejne konkurencje. Ej, chyba zginie nam cały czas. Co ja robię? O, widzę tutaj miejsce dla siebie. Ej, świeżi. Zgiąłem, kurna. Ej, strzelimy się pół godziny, co na to. Może zagramy w Twistera? Ała! No i Hania! Wziąłem kolano przez ciebie! Prawa dłoń na czerwony. No. Prawa stopa na żółty. I zrobię tak, że jak będę pierdział. O, hej! Chciał mnie ugryźć! Lewa stopa na niebieski. Dobra, mam. Prawa stopa na zielony. Kochani, od teraz, jeżeli ktoś się zegnie podczas gry, to odpada. A kto za się zegnie, wygrywa 5 minut. No kurczę, to gramy. Trzeba się skupić w takim razie. Lewa stopa na czerwony. Lewa stopa na żółty. O, jak to fajnie.
Prawa stopa na niebieski. Oświeży! O. Lewa dłoń na żółty. Jest! Prawa dłoń na czerwony. Lewa stopa na niebieski. To się nie zbie... Prawa dłoń na czerwony. Ale się zaraz stwierdzę. Prawa stopa na zielono. O, dwie wypięte stopy przed sobą. Ale... O nie, już nie dobra, ty, już nie dobra. Kania się zgięła, odpadła! Prawa dłoń na zielony. O, o! Julina, teraz ty nie błąka, nie puść, proszę. Lewa stopa na żółty. Lewa stopa. Czy to było zgięcie? Kartuś. Prawa dłoń na żółty. No nie dotykasz mnie. Nie, nie dam rady. Wiął się. Au! Lewa stopa na niebieski. Ej, nie, zaraz mi pęknie. Dupa. Lewa dłoń na czerwony. Ja mam głowę w dupie, patrz. A nie ma opcji, odpadam. Jest! Prawa stopa na czerwony. Dobra, nie dam rady. Czekaj, jeszcze ona musi raz spróbować. Przełożyć jeszcze raz. Lewa dłoń na czerwony. I nie zgięła się! Julita wygrała 50 zł! Gratulacje, Julita! Brawo! Ej, całą rundę miałam głowę w dupie Bartka, co się wygiera? Tylko się rozbudziłem, szczerze powiedziałem. To był hard moment. Idealnie po to, żeby zrobić kolejną konkurencję, czyli olimpiadę! A co ty na to, żeby pójść pograć w rzutki? O, dobra, czek pierwszy. I na przykład czek drugi. Czek trzeci, czek drugi. Czek drugi. To wystrzeli najwięcej punktów, zostanie ode mnie dwie dychy. Ja pierdolę. W jakimś cyrku był. To jest jak sen i się ma gorączkę. Ja chyba zgiełam jedno kolano. Ile masz już? 17. Uuu, wygrywam to! Dobra, ja chyba nie rzucam. Powiedzmy, że ten fani był testowy. Siema. Ale jest coraz lepiej. O! O! 20! 20! No właśnie, ja trafiłam w playaka, to jakoś z 5000. I co, zero mam? A do dołu do góry daj. Dobra! 9! Ładnie! Bożo! No nie, no i Bartek wygra! Ale w porze było, co? W porze! Nites! Było zgiełkę, no. Mega. Jeszcze bąka puściła. Hania, jak najwyżej. Mocniej! Cyk! O, aj! Czyli wygrałem ją! 20 zł! To ja dorzucam ci kolejne dwie dyszki i jak przegrasz, to dajesz te dwie dyszki, które wygrałeś komuś innemu, kto wygra. Druga runda! No nie, no weź! 3 razy 14? Nie! O, 17! 14, 17! O! 45, Bartek! Ale ktoś tutaj może jeszcze mnie rozwalić, to dobra, nie jest powiedziane. Ja pobiję go. Dawaj, co wy jesteście, serio? O! Patrz, 9! A nie, 0! 6! O! Dupa, 12, myślałem, że 25! Dobra, teraz patrz to. No! O! Karol, szach kabluje! Nie! Yeah. Yeah. No i późniejsze lody, czyli chmurza i burza. Karol, to nie ja byłem. Usłyszycie to? Nie. Fajne, co? No i dupa, Bartek wygrywa 4 dyszki. Yeah. Odkrywamy, ale... Julitka znowu zgięła. Nie, właśnie, bo to... Co wy robicie? Julitka chyba karę Bartek nie robi. A, zaraz to zrobimy. Julia ciągle... Ona już nie ma challenge'u. Wielka olimpiada! Wielka olimpiada! Wielka olimpiada! Olimpiada, olimpiada, olimpiada. W olimpiadzie chodzi o to, że mamy kilka... W olimpiadzie chodzi o to, że mamy 5 konkurencji, które będą robić każdy. Osoba, która ma najlepszy... Właśnie, jak to robimy? Pierwsza konkurencja będzie to przewrót w przód bez rąk i nóg. Jeżeli wykonasz przewrót, dostajesz 1 punkt. Jeżeli nie wykonasz albo się zegniesz 0, to będzie miał na koniec najwięcej punktów, wygrywa 5 dyszek. Patrz. Skurczłam! Skurczłam! Nie puszcza! Jej! I wstajesz! To postać!
Kurcz. Dawaj. Dawaj. Wziąłeś i to dwie nogi się śmieli ze mnie. Czy już masz? Cztery błędy. No bez. On wygląda jak miał salto teraz. Ale mi mówiłem, że nie dasz rady. Ale przemrzuć sam sobie to drugi. Punkt dostają tutaj we trójkę. My tutaj we dwójkę nie dostajemy punktu, bo nie wyszło. Ale idziemy na dół teraz na kolejną rundę. Mordzia, zaraz i taka podeszła drzazga w jaja się wbije, że to będzie koniec. Kolejna konkurencja. Kto dalej rzuci kolorową obręczą, ten ma więcej punktów. Tak jest. Dziesięciolatek by dorzucił tam, nie? Co? Nie, no. Ale słuchajcie, zamknijcie mordy. Ogólnie dziesięciolatek nawet by dorzucił tam do... Ale... Wow, dorzucił do samego końca, skurczymy. Gratulacje. Kto by się spodziewał? Patera. Wcale nie takie easy. Wow, dorzuciła też do samego końca. Moje zdole. Julitka, twoja kolej. I trzy. Tak, skotara zaliczona, gratulacje. No nie! Kto to tam powiesił to gówno? Punkt dostaje Oliwier i Julita. Dobra, kolejna konkurencja. Znowu atletyczna, akrobatyczna, czyli gwiazda. I sobie nie róbcie tego w domu, bo można sobie zrobić krzywdę, jak się nie umie, więc no. Ten. Teraz, w tym momencie. A pierdziele, jakie gimnastyczki tu są same. I teraz pewnie dostanę skurczu. Te piękne wykończenie, proszę państwa. Wszyscy dostają punkt w tej konkurencji, czyli konkurencja niepotrzebna. Lecimy dalej. Na miejsca, gotowi. No, nie robisz, tak się nie robi. Miejsca, gotowi, start! Wyzbiegania! Pierwsze! Trzecia! O, nie warto było! Ja myślałam, że mam genialną taktykę, była beznadziejna. I ostatnia finałowa konkurencja, która zdecyduje o wszystkim, jest to, kto ostatni zejdzie z pozycji do pompki. Start! Podliczmy, ile macie punktów. Ja mam 18, 19 mam. Ja mam 19. Ja naliczyłem u siebie 18. Ja 21 aż. Ja też również 21. Nie. Nie, Kania, pierwsza osoba odpadła, proszę państwa. Olu, łokcie i kolana. Zgięte! Widziałem! Zgięła dwie ręce! A! Nie! Czemu wstałeś? Bo bym nie dał rady. Czy mam szansę na wygraną? Nie. Nie masz, bo będzie zawsze jeden punkt wyżej. No to przegrywam. Proszę państwa, oficjalnie olimpiadę wygrywa Bartek Kubicki. I podliczając punkty, Julitka, przegrywasz dzisiaj. Ja bym chciał obejrzeć cały materiał od początku. Kochani, tym samym pomyśleliśmy, że idealną karą po takim całym dniu nie zgina jak on, czy będzie to, że Julitka nam wymasuje nóżki. Czy możemy już się zgiąć? Ej, wiecie, że Patryk brał udział w tym odcinku? Nie, zapalnie. Dzisiaj jak kawałek mięska, który się kroi. Mocniej, Julitka. Najgorszy typ klienta to jest. O, tak już lepiej. O, jest profesjonalny w tym momencie, co to robi. Do zobaczenia w następnym odcinku.